Kto wygra mecz? Ory! Kto wygra mecz? Ory! Kto wygra mecz? Ludnie! Kto wygra mecz? Ludnie! Kto wygra mecz? Brazylia! Kto wygra mecz? Brazylia! Kto wygra mecz? Serbia! Kto wygra mecz? Serbia! Kto wygra mecz? Ory! Kto wygra mecz? Ory! Turniej zorganizowany przy pomocy Mosiru, radnego Konrada Karwowskiego, no i oczywiście UKS-u dwójkę. To jest drugi turniej, bo wczoraj odbył się pierwszy rocznika 2010, dzisiaj gra rocznik 2011. Łącznie przyjechało 16 drużyn do Międzyrzeca, żeby cieszyć się piłką nożną. Są to drużyny z Białej Podlaskiej, Red Sielczyk, Champion Biała Podlaska, Lutnia Piszczac, Huragan Międzyrzec Podlaski z UKS-u, dwa zespoły. Ponadto mamy Lubar, Orlęta Radzyń, Orlęta Łuków i Orlik Lubartów. Franek. Marcel. Rafał. Bartek. Wojtek. Jaką drużynę prezentujecie? UKS. UKS z jakiego miasta? Międzyrzeca Podlaskiego. No właśnie. Słuchajcie, jak wam się ten turniej podoba? Dobrze. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tęskniliście już za halą sportową, zagraniem w piłkę? Tak. Jak wy sobie w ogóle na co dzień radzicie teraz, kiedy do szkoły się nie chodzi? Jak to jest? Czy wychodzicie do szkoły? Ja chodzimy. Macie to szczęście. Piłkę nożną kochamy? Tak. Za co? Bo jest fajna. Ale dlaczego? Dlatego, że jest okrągła? Tak. I bramki są dwie? Nie, fajnie się gra. Jakie są wasze pozycje na boisku? Obrona. Bramkarz i napad. Skrzydłowy. Atak. Bramka. Napad. Czego wam życzyć? Zwycięstwa. Wygrany. A jaka jest w ogóle jaki jest najlepszy numer na boisku, na koszulce? Dziewiątka. 21. Na pierwszym miejscu. 21. Dzieciaki rozgrywają mecze w fazie grupowej, walczą o to, żeby wyjść do grupy mistrzowskiej, a część drugich, kolejnych zespołów znajdzie się w grupie złotej. W razie bez żadnych zakłóceń każdy stara się jak może, walczy o to, żeby właśnie zająć jak najlepsze miejsce. Po to jest to robione, żeby te dzieci miały możliwość kontaktu z ludźmi, tak? Bo potrzebują tego, to widać na zajęciach, na treningach. Tak samo tutaj one ganiają się, biegają, szukają, chowają, no, różne rzeczy wyprawiają i plus grają w piłkę nożną, ale to mówię, jest potrzebne, żeby w tych czasach to dziecko nie siedziało, bo wiadomo, spędza bardzo dużo czasu przed komputerem i chcemy właśnie takimi turniejami umożliwić ruch, bo to jest najważniejsze. Współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. Zawsze możemy liczyć na dyrektora Grzegorza Kowalczyka i pomoc w wynajęciu hali. No zawsze. Organizacja czy Mosiru, świetna pomoc, naprawdę. Pan dyrektor Arek Myszka, zawsze na niego można liczyć. Radny Karwowski Konrad, niezastąpiona pomoc. Co wrzucę jakieś hasło, za chwilę można zrealizować, więc firma Wipaść nam pomogła. Ponadto De Grasso po raz kolejny zasponsorowała pizzę wszystkim zawodnikom. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, że ludzie chcą pomagać i liczymy na to, że dalej będą pomagać, żebyśmy mogli organizować takie właśnie inicjatywy.